Lustro dla wszystkich zakochanych. Czytanie z kart Lenormanda. Witam serdecznie wszystkich moich kochanych subskrybentów i nowych słuchaczy. Oczywiście zasubskrybujcie mój kanał, byście dostawali codzienne powiadomienia od YouTube'a o moich wróżbach. Kochani, cieszę się, że jesteście, że odwiedzacie mój kanał, że jest ta grupa. Dzisiaj skupcie się na swojej osobie ukochanej. Zobaczymy Wasze myśli, uczucia i zamiary wspólne, Wy i Wasza osoba ukochana. Nie zapomnijcie lajkować mojego kanału, mojego filmiku, czyli kciuczek w górę, lajkujcie i nie zapomnijcie o komentarzu, czy to lustro z Wami rezonuje, z Waszą historią, z Waszą osobą ukochaną, z Wami. Napiszcie komentarz, jedno słowo, jedno zdanie, historię Waszą, smajliki. Z wszystkiego się cieszę. Przede wszystkim bądźcie aktywni, tak? Na moim kanale. To jest ważne dla rozwoju kanału i dla mojej motywacji, by nagrywać codziennie. Dobrze, teraz się, kochani, skupiamy. Oczywiście ja Was zapraszam serdecznie na wróżby indywidualne również, które robię z kart Tarota, z kart cygańskich, z kart Lenormanda. Napiszcie mi e-maila, jeśli chcecie nabyć taką wróżbę indywidualną, a ja wyślę Wam od razu wolne terminy, opcje i wtedy na WhatsApp się umawiamy i wróżymy, kochani. Więc zapraszam serdecznie. Dobrze, teraz mam już tutaj Waszą stronę. To będzie strona lewa, czyli Wy, osoba pytająca, Wasze myśli, uczucia i zamiary. I teraz rozłożę na Waszą osobę ukochaną. Myślcie, każdy o swojej osobie ukochanej, niezależnie od płci, on czy ona. Upsa, już coś wypadło. Dobrze, wezmę w takim razie te karty, które wypadły. O, pokazała się już sama osoba ukochana. Dobrze. Zaczynamy, kochani. Więc zaczynamy od myśli. Myśli to jest górna linia. Wasze myśli. Jakaś sprawa jest tutaj, widzę, bardzo skomplikowana. Wydaje Wam się sprawa bez wyjścia. Być może jest trójkąt, czwórkąt miłosny. Nie pokazuje ta osoba ukochana prawdziwej swojej twarzy, swojej emocji. Nie mówi może prawdy, może coś zagrywa, może coś ukrywa, chowa, ma jakieś sekrety. Nie wiecie wszystkiego o tej osobie ukochanej, nie wierzycie, nie ufacie do końca. Jesteście jednakże głębiej zakochane, pragniecie, żeby to się udało, żeby to się spełniło. Wyobrażacie sobie, że ta osoba to jest osoba do spełnienia Waszych marzeń głębszych, najskrytszych, natomiast jest sytuacja na tą chwilę niewyjaśniona, nieciekawa, skomplikowana, zawikłana, tak? Jakbyście się ganiali dookoła swojego ogonka w kółko i nie mogli znaleźć wyjścia z tej trudnej sytuacji. Także nie ma tutaj jeszcze do końca zaufania, szczerości. Tak myślicie, może nie do końca ufacie, nie do końca wierzycie. Teraz myśli Waszej osoby ukochanej. Ta osoba pokazuje mi się sama, namyśla się myśli, analizuje, być może też nie wie, co zrobić, pragnie być ta osoba szczęśliwa, natomiast to szczęście na razie jest, widzi ta osoba krótkotrwałe, takie być może powierzchowne, tylko na pewien moment, ponieważ nie ma tutaj na razie jeszcze nic trwałego. Ta osoba ma zamęt myślowy, zamęt w głowie. Dużo po prostu spraw niewyjaśnionych, nieklarownych, nieklarowność sytuacji. Także to samo wychodzi tutaj praktycznie po obu stronach. Niby pragniecie być szczęśliwi, ale jest dużo zawikłanych sytuacji niejasnych, nieklarowna przede wszystkim Wasza sytuacja, nieklarowność Waszej relacji. Dobrze, następnie przechodzimy tutaj do serca, do czakry serca, czyli co myśli, co czujecie, takie Wasze uczucia. Wy, osobo pytająca, chcielibyście, żeby otworzyła się jakaś nowa szansa jeszcze na to, żeby być szczęśliwym? Chcielibyście, by Wasza osoba ukochana podjęła tą
właściwą decyzję. Wy również jesteście na rozdrożu, tak samo jak i wasza osoba ukochana. Nie wiecie, w którą stronę to się rozwinie, w którą stronę to się potoczy, w którą stronę pójść, w prawo czy w lewo. Na razie jest jeszcze działanie na dwa fronty, na razie jest jeszcze zagrywanie na dwa fronty, dwoistość sytuacji, nie wiadomo co wybrać, nie wiadomo jak to się potoczy, nie wiadomo jak to się rozwinie, co z tego w ogóle wyjdzie, ale na pewno szanse tutaj na miłość, na bliskość, na romantyczność chcecie. I pragniecie tutaj otworzyć się na tą relację. Wasza osoba ukochana ma w sercu również maski, czyli nieszczerość, niejasność emocji, nieraźność emocjonalna, ukrywanie emocji, ukrywanie autentycznej swojej twarzy, ale również klucz, czyli te karty maski i klucz tutaj powtarzają się, powielają się, czyli pomimo tej nieszczerości, skrywania różnych tajemnic, tak, pragnie ta osoba się otworzyć na tą relację i chce ta osoba również, żeby coś się z tego rozwinęło stabilniejszego, mocniejszego, trwalszego, by wszystkie te problemy, które teraz są, by się to rozwiązały, by rozwiązało, by się wyleczyły te wszystkie jakieś tutaj problemy, które rzeczywiście są. Także chce też osoba się otworzyć, otworzyć swoje serce na Was, na tą relację. Zobaczmy Wasze zamiary. Wy, osoba pytająca, Wasze zamiary jest chęć czy pragnienie wręcz komunikacji, wymiany wiadomości, by znowu, nie wiem, on, ona coś napisali, byście mieli normalną, zdrową komunikację, byście wyjaśnili wszystkie te problemy, które się pojawiły. Chcecie, by ta osoba, wasza ukochana, wróciła, tak? Mamy kartę powracacza, kartę ktoś wraca z przeszłości, by ta osoba wróciła i silniejsza, stanowcza, żeby wiedziała, czego chce. Tęsknicie za tą osobą, tak? Jest tu połączenie dusz, jest połączenie telepatyczne, być może tęsknota jest ogromna za tym, żeby znowu komunikować, żeby znowu po prostu się spotkać, by znowu pisać, dzwonić, tak? Mieć kontakt regularny. Na pewno jest to pragnienie, tęsknota za tym, by osoba wróciła. Tutaj jest ta osoba dla Was bardzo ważna. Myślicie, że to jest to osoba z przeznaczenia, że to jest być może Wasza bratnia dusza, Wam przeznaczony ktoś, kto jest bardzo ważny. Jest ta relacja dla Was bardzo ważna. Chcecie, żeby dlatego właśnie, żeby dać następną szansę. Ok, wasza osoba ukochana. Teraz dziwne jest to, że też ta karta tych kostek do gry się powtarza, więc tutaj też jest rozdwojona, nie wie jak się zdecydować, nie wie jaką decyzję podjąć. Zagrywa ta osoba na dwa fronty, czyli tutaj musi być jakiś trójkąt lub czworokąt wręcz. Też powtarzająca się karta krzyża, czyli też dla tej osoby jesteście wy ważne, myśli, że jesteście osobą mu przeznaczoną, myśli, że jest to ważna relacja. Także mamy tutaj też kartę przeznaczenia i na pewno jesteście ważne też dla tej osoby. No i myśli o Was. Tutaj macie Was, czyli ta osoba myśli o Was konkretnie. Wie, że czekacie na wiadomości, na list, na pisanie, na, nie wiem, SMS-a, WhatsApp, na wiadomości, na spotkanie, na kontakt. Wie o tym, czuje ta osoba, odczuwa to, że czekacie. No i jest również powtarzająca się karta księżyca, czyli tęsknoty, ale również jest to karta ukrywania czegoś, tajemnic, sekretów, coś pod osłoną nocy, czyli coś jeszcze niewyjaśnione, coś skrywane, ale również tęsknota, tęsknota, telepatyczność, być może odczuwacie się, czujecie, tęsknicie oboje. Też ta osoba tęskni, by się spotkać, by mieć nową szansę. Oczywiście najważniejsze są karty, które się powtarzają, czyli karta masek, tak? Karta masek, czyli tutaj jest coś skrywane, nie do końca jest szczerość, nie do końca jest jeszcze uczciwość w tej relacji, nie do końca pokazujecie swoje uczucia, swoją autentyczną twarz. Coś jest zagrywane jeszcze. Karta dwóch kostek, czyli tutaj dwoistość pewna, niezdecydowanie, nieumiejętność podjęcia decyzji, nie wiadomo w którą stronę to jeszcze pójdzie, jak to się rozwinie, granie na dwa fronty.
brak decyzji i tak dalej. Karta klucza, czyli oboje pragniecie w sercu, klucz w sercu, oboje pragniecie nowej szansy, oboje pragniecie otworzyć serce na siebie, na tą relację, oboje chcecie dać szansę jeszcze tej relacji, oboje pragniecie, by otworzyć swoje uczucia, emocje, tak, dla siebie, ku sobie. Karta, która się również powtarza, jest karta krzyża, czyli przeznaczenia. Ważny jest ten związek, ta relacja, ważny jesteście dla siebie. Myślicie, że jesteście osobami, partnerami dla siebie z przeznaczenia, sobie przeznaczonymi, dlatego nie chcecie po prostu stracić nowej szansy, by coś się rozwinęło. No i karta powtarzająca się również, karta księżyca, czyli karta, owszem, dużo jest jeszcze ukrywane, niejasne, nieklarowne, czyli dużo jest jeszcze sekretów między Wami, niejasności, ale również jest ogromna tęsknota. Myślicie o sobie być może wieczorami lub nocą, być może nawet śnicie, marzycie o sobie, ale na pewno tęsknicie za sobą. Także takie mamy lustro, dzisiaj bardzo intensywne, bardzo pełne, tutaj rzeczywiście odbicia lustrzanego, czyli takie same karty w dużej mierze odbijają się w tym lustrze. Czy dużo macie wspólnego tutaj w swoich myślach, uczuciach i zamiarach? Kochani, pozdrawiam Was, zapraszam, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, piszcie e-maile na wróżby indywidualne. Do usłyszenia już wkrótce.